chciałem uprzejmie donieść, że aplikacja Waze bardzo, bardzo się poprawiła ostatnio. Jakieś update'y zrobili mądre. I jeszcze lepiej omija korki. I w tej chwili jest lepsza od Google Maps. To nie ma większego znaczenia za bardzo, bo i to jest własnością Google, ale tak z punktu widzenia klienta, jeżeli zależy Wam na tym, żeby aplikacja dobrze omijała korki, dobrze omijała różne blokady, roboty drogowe, wyłączenia z ruchu ulic, to Waze w tej chwili jest lepszy niż Google Maps. Jak tam? Dobrze. Poczułem taki skok jakościowy w tym, co ja robię i jak robię względem zeszłego roku. Czyli jak się czuję na scenie, jak się czuję z ludźmi, jak się jakoś improwizuję z nimi, jak się odnajduję w ćwiczeniach tam. Więc czułem się tam lepiej. Jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, mimo że w zeszłym roku było super. A co to było? Były jakieś warsztaty, tak? Warsztaty dwa tygodnie. Warsztaty są improwizatorskie. Zaawansowane warsztaty improwizacyjne. Czy improwizatorskie, improwizacyjne. Pierwszy tydzień różne warianty form improwizacyjnych różnych, ale też ćwiczenie scen dwuosobowych, które są najważniejsze solą improwizacji scenicznej. W drugim tygodniu głębsze zanurzenie w tak zwanym Haroldzie, w formacie improwizacyjnym. Długa forma improwizowanego spektaklu, z której ten teatr właśnie słynie. A czemu to się Harold nazywa? W sumie nie wiadomo, ktoś tam kiedyś to nazwał. Bo Harold to wymyślił? Nie, wymyślił to jakiś Del Close, który założył ten cały teatr. I.O. Chicago. Czy to Harold, który to jest nazwał, to jest dobre pytanie. A to nie jest tak, że to jest jakiś skrót, a nie, bo nie, 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 tam, że są jakieś elementy, które nie są szerokie. To jest to całe nowe słowo, które ma się w wielu językach, nie jest. Janek, też byłeś w USA, a ty co robiłeś w USA? A ja się spotkaliśmy. Ja nudno, pojechałem odpocząć. Spotkaliście się? No. A gdzie? W Blues. W klubie Pulsarze. W sensie w Chicago. Chicago. Tylko nie pamiętam, na kim byliśmy. Ale fajny murzyn, który świetnie. No tam to zazwyczaj ludzie dobrze grają w Losanie. A ty co robiłeś? Ty chodziłeś po górach? Nie, no ja widziałem. Odpoczywałem. A ja nie zwiedzałem. Janek ma tutaj message dla wszystkich fanów Foo Fighters. Tak, bo generalnie Foo Fighters to jest taki Nickelback dla ludzi, którzy nie lubią Nickelback. Nieprawda, nieprawda. Prawda. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.